Pani Hanna oszukała właścicieli trzcianeckiej agroturystyki. Państwo makowscy padli ofiarą oszustki, która od kilku lat naciąga ludzi na darmowy pobyt w ich hotelach i agroturystykach. W dodatku kobieta je za darmo oraz wyłudza niewielkie sumy pieniędzy. Karmiłam ją, karmiłam pieska, no bo pani nie miała ze sobą nic. Akurat były mrozy, mało tego, to jeszcze pani paliła, naciągnęła, raz kupił jej mąż papierosy, raz tam ja jej kupiłam papierosy, raz naciągnęła klientów, żeby jej pożyczyli, którzy byli na hotelu akurat, na pokojach, żeby jej pożyczyli na papierosy i tak sobie funkcjonowała, pani Hania sobie przeżyła u nas kilka dni. Właściciele gospodarstwa agroturystycznego twierdzą, że oszustka zrobiła na nich pozytywne wrażenie. Kobieta opowiadała historię, która brzmiała bardzo autentycznie. Pani Hanna twierdziła, że do pensjonatu ktoś ją podrzucił, a ona sama zatrzasnęła w aucie portfel i dokumenty. Za pobyt w agroturystyce państwa makowskich miał zapłacić mąż, który pracuje i przebywa za granicą. Przelew się opóźniał, więc gospodarze wspomogli finansowo kobietę. Ja bym nie wpuścił po prostu, nie? No pecha mają makowcy. Trudno nie wierzyć ludziom, nie? Ale z drugiej strony trudno ufać. Pani Hanna zabrała ze sobą na darmowe wakacje psa. 9 dni po przyjeździe do Trzcianki wyszła z nim na spacer i już się nie pojawiła. Jej dane, które podała gospodarzom, okazały się nieprawdziwe, a telefon wyłączony. Właściciele opublikowali jej zdjęcie w sieci i okazało się, że nie są jedynymi oszukanymi. Kobieta na darmowych wczasach przebywała również m.in. na Mazurach. Wszędzie opowiadała podobną historię i znikała bez śladu. Nie mamy zgłoszenia z terenu Trzcianki o kobiecie, która jakoby wyłudziła jakieś usługi hotelowe czy też agroturystyczne. Nie tylko państwo makowscy, ale żaden z oszukanych właścicieli gospodarstw nie zgłaszał sprawy oszustki na policję. Prawdopodobnie 3 lata temu ta sama kobieta podszywała się pod dziennikarkę i w kilku hotelach przebywała za darmo. Wtedy została skazana na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny. Aleksandra Lipiec, Telewizja Asta.